Poniedziałek, 4 października, dzień dobry Opole. Zapowiada się piękny dzień również w kulturze, ponieważ trwa już 30. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek. W związku z tym mamy bardzo wiele przedstawień i wydarzeń kulturalnych, ale dzisiaj odbędzie się naprawdę niezwykłe przedstawienie. Kopa Conan, opowieść o kobiecie Foce. To historia opowiedziana w dwóch językach, w polskim i polskim języku migowym. Jest to niezwykła historia oparta na duńskiej legendzie, opowiadająca o chłopcu, który tak jak cała jego rodzina miał zostać rybakiem, ale zmienił zdanie w momencie, w którym dowiedział się, że legendy o kobietach zrzucających skórę są prawdziwe. To nie jedyny sekret, który odkryje, a przedstawienie jest naprawdę niesamowite. W reżyserii Grzegorza Grecasa w dwóch językach, a to bardzo wyjątkowa rzecz, ponieważ ludzie niesłyszący często nie mogą uczestniczyć w ogólnodostępnych wydarzeniach kulturalnych. Chyba najwyższy czas to zmienić.